Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochane, dzisiaj jest czwartek. Ja ten filmik nagrywam w środę. Cały czas czekam na azjatyckiego boksa. Jeżeli jeszcze nie widziałyście tego filmiku, to gorąco Was zachęcam do obejrzenia, bo mam nadzieję, że on już jest na moim kanale elegancko opublikowany. Plan na dzisiaj był zupełnie inny. Miałam opublikować pierwsze wrażenie z testów produktów z Oriflame, ale po 10 komentarzu, że gąbeczka, którą mogliście zobaczyć w poniedziałek w nowościach kosmetycznych, jest genialna, a ja odniosłam zupełnie inne wrażenie, stwierdziłam, że publikacja tego filmu mija się z celem, nagram jeszcze raz ten filmik, jeszcze raz ten test, lepiej ją namoczę i no i tak zrobię, w związku z tym przychodzę dzisiaj z Denkiem, mistrzyni wstępów. Wydaje mi się, że Denko będzie dosyć spore, ta siata wydaje się konkretnie wypakowana, ale zobaczymy jak... Czy na pewno? Dobra, nie przedłużam, lecimy. Zaraz zobaczymy, co ja tutaj zużyłam. Pierwsza rzecz, zużyłam, a tutaj jest jeszcze resztka, bo ściekło, to muszę jeszcze to wydobyć. Zużyłam mydło to w plastiku, to jest zapas, który kupiłam i już przelałam do tego plastiku. Yoop Verbena, mydło w płynie. Mogłyście już usłyszeć moje zdanie, że wydawanie 15 zł na mydło, czy 12, bo tyle kosztował zapas, to mimo wszystko dla mnie, w mojej ocenie, to chore. Ja jakby nie miałam ochoty kupować mydła do domu, ale po prostu to mydło mnie tak zauroczyło, było dwa razy w ulubieńcach, jest rewelacyjne, ma cudny zapach, niesamowicie ładnie mi domywa dłonie, nie wysusza i jestem zakochana w tym mydle i zamierzam kontynuować jego zakup, więc poniekąd już drugie opakowanie kupiłam. Aha, nie powiedziałam o jednej rzeczy, oczywiście paznokcie trafią mi dzisiaj szlak, ale nie mam czasu, żeby je pomalować, zmyć i pomalować, a nie chcę ich zmywać i pokazywać Wam ich bez lakieru, więc są, nie spełniają dzisiaj moich standardów, ale trudno się mówi. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Także słuchajcie, jeżeli się jeszcze nadal zastanawiacie, czy warto, to naprawdę polecam, bo wierzcie mi, ja jestem przeciwniczką wydawania takiej kasy na mydło, a jednak kupiłam. Dalej, Denkuje Ziaja Pro Peeling z mikrogranulkami, mocne, białe opakowanie, on występuje w dwóch rodzajach, mocny i bardzo mocny, z tym, że te peelingi są dedykowane skórze bardziej, wiecie, tłustej, dlatego ja zdecydowałam się na ten słabszy, genialny produkt, bardzo wydajny, 270 ml, bardzo długoważny, a jego cena, przynajmniej tego opakowania, to było 24 zł. On jest dostępny zarówno w sklepach Ziai, w takich gablotach z kosmetykami profesjonalnymi, albo słuchajcie, w drogeriach internetowych, bez problemu go kupimy. Gorąco, gorąco polecam, jest to taki inny peeling, mało komercyjny, bardziej po prostu złuszczający. Nie kupuję go ponownie, bo teraz zakochałam się w innych produktach. Bardzo długo używałam ten peeling, wydaje mi się, że gdzieś z rok, więc warto jakoś sobie zmienić tą pielęgnację, ale gorąco Wam polecam, może jeszcze raz Wam pokażę opakowanie, ono jest po prostu białe tutaj z zielonymi takimi paseczkami i tak to wygląda. Dalej, zdenkuję opakowanie puste po rzęsach sztucznych z AliExpress, to są najlepsze rzęsy, jakie miałam w życiu. I już mam kupione kolejne i zamówione kolejne opakowanie. Ja za 10 par tych rzęs płacę 10 zł bodajże, a one są po prostu rewelka. One są bardzo długie, łatwo je sobie przyciąć, w sensie wiecie, długie tutaj. Łatwo je sobie przyciąć i naprawdę wyglądają w mojej ocenie szalenie naturalnie i są lepsze od Demi Whispies z Ardell. Także jeżeli zastanawiacie się nad zakupem czegoś z AliExpress, ale się boicie, to myślę, że 10 zł to jest mała kwota, żeby zaryzykować. Naprawdę Wam gorąco, gorąco polecam. Ja już sobie nie wyobrażam kupować innych rzęs. Kolejna rzecz, zużyłam szampon z Pretty Boxa, który jest bardzo wyfafluniony. Vida Shock Shampoo. Jest to szampon hiszpański. On miał być przeciw wypadaniu włosów. Opakowanie o pojemności 250 ml i jego producent zalecał tak stosować, żeby najpierw umyć włosy, potem spłukać je, nałożyć go drugi raz na włosy, wmasować, zostawić pianę tam bodajże na minutę, tak, i potem spłukać. I ja tak go stosowałam przez jakiś czas, ale wiecie, że ja myję włosy codziennie i potem przyznaję się, już normalnie myłam tylko raz nim włosy. Co zaobserwowałam? To, że ten szampon był przezroczysty, bardzo dobrze domywał mi włosy, on ma oczywiście SLS-y, bardzo dobrze domywał mi włosy, naprawdę czułam, że te włosy są oczyszczone,
Bardzo byłam z niego zadowolona, nie plątał ich, znaczy i tak wiecie, użyłam zawsze odżywki, ale odtąd nie plątał ich. Czy zauważyłam, że moje włosy ciut mniej wypadały? Tak, zauważyłam, że moje włosy ciut mniej wypadały. Oczywiście nie jest to szampon o działaniu leczniczym, a więc te moje obserwacje są ograniczone w czasie stosowania tego produktu, ale bardzo dobry szampon, powiem Wam, nie wiem, czy sama bym go kupiła, bo on kosztuje chyba, nie wiem, z 25 zł, ale gdybym go dostała jeszcze w jakimś beauty boxie, to bym się nie obraziła, bo naprawdę dobry produkt. Jeżeli lubicie takie rzeczy, to myślę, że może Wam się on również spodobać, jeżeli Wam nie przeszkadza wydawanie 25 zł na szampon. Dalej zużyłam żel, tu też jakaś resztkowa jeszcze, muszę to wykończyć, żel z Yves Rocher o zapachu zielonej cytryny z Meksyku. Słuchajcie, wiecie jak ten żel pachnie? Toczka w toczkę jak peeling do ciała, koresa, cytryna i bazylia. To nie jest klasyczna cytryna, ja tutaj autentycznie czuję bazylię. Zapach był bardzo ładny i naprawdę w mojej ocenie był prawie identyczny jak tamten. Bardzo fajny zapach, bardzo rześki, świetny. Ja w ogóle uwielbiam te żele, bo one się kończą w odpowiednim momencie, mają cudne zapachy, fajnie myją, nie przesuszają. Gorąco polecam właśnie ten zapach, szczególnie na okres wiosenno-letni. Dalej, zużyłam moją ukochaną, najlepszą ever maskę do włosów, Planeta Organica Black Moroccan Hair Mask. Najlepsza, najlepsza i jeszcze raz najlepsza. I nic więcej mówić nie będę. Myślę, że na tym opakowaniu, to jest moje ente opakowanie, oczywiście moja przygoda z tym produktem się nie skończy. Może pokażę Wam, jak to wygląda. Kolejne zużyte opakowanie, co my tutaj mamy? A, płatki różowe z Clinique. Dlaczego mam te, a nie te z Lisany? Już nie pamiętam. Chyba wysłałam Pawła ze sklepu i chciałam, żeby mi kupił, obojętne. Dalej. Zużyte opakowanie Poglade by Breeze. By Breeze, lawenda i jaśmin, ten psikacz do łazienki. Tym razem kupiłam... Co kupiłam? Drzewo sandałowe i coś tam. I pachnie chyba ciut lepiej, ale generalnie sam patent z tymi psikaczami sprawdza mi się rewelka. Powiem Wam, te zapachy też w mojej ocenie są spoko, jakby co polecam. Ja już mam kupione kolejne opakowanie, tylko właśnie o innej nucie zapachowej. Dalej, co my tutaj mamy? A, żel pod prysznic, słuchajcie zapartu. Melisa i co? I oliwka i melisa. Ktoś mnie prosił, żebym dała znać, jak mi się spisuje ten żel. No więc moje obserwacje są takie, że żel jest bardzo mocno przeciętny. Ja do niego na pewno nie wrócę. Dlaczego? Ponieważ on po pierwsze nie był jakoś super tani. No to niby było 400 ml opakowanie. Po drugie, on miał taki bardzo delikatny zapach. Ja tutaj ani specjalnie nie czułam tej oliwki, ani tej melisy. Był bardzo przeciętny. Znaczy to był dobry, dobrze myjący żel. On oczywiście ma SLS-y, ale nie wiem. Jakoś ja lubię chyba żele o ładnych, po prostu wyczuwalnych zapachach. Ten do takich nie należał, ja do niego nie wracam. Dalej. Ten płyn micelarny, który Wam pokazywałam, który także jest wybrudzony, płyn micelarny z natury, Noni Care, płyn z serii Garden of Eden, naturalny, pitu pitu, ekstrakty z miliona jakichś tam super owoców. Nie. No on jest naturalny, ale nie. Bardzo kiepsko zmywał mi makijaż, męczyłam się z nim, wkurzał mnie. Właściwie on wcale ładnie nie pachniał, był bardzo przeciętny, a był jednak niezbyt tani, bo to jest 200 ml, ja za niego zapłaciłam chyba 16 zł. Nie wiem, dlaczego go naprawdę kupiłam. Nie. Nie polecam i ja do tego produktu nigdy nie wrócę. Nie odpowiadał mi. Znaczy wiecie, nie był zły, pewnie dla większości z Was byłby dobry. Bo to tak jest, ja jestem bardzo wybredna, jeśli chodzi o płyny micelarne, z tego co przynajmniej słucham na YouTube, ale ten... nie. Dalej, zużyłam... A, właśnie, zostawiłam. Zużyłam kulę pszczółka i dwie babeczki z Bomb Cosmetics, które dostałam od Agnieszki ze sklepu Kaja Kendalls. Recenzja tych produktów jest na kanale i znajduje się na playliście recenzje. Pogoda, słuchajcie, wariuje, dlatego tak zerkam. Kula pszczółka akurat najmniej mnie zauroczyła, najbardziej mnie zauroczyły te babeczki maślane, no ale pokazuje nam dowód, że coś takiego miało miejsce.
Zużyłam peeling, to był peeling z Bee Glossy, tak? Vintage Body Oil. Peeling do ciała cukrowo-orzechowy i ja jak pokazywałam, że dostałam ten peeling w boksie, to już wtedy powiedziałam, że obstawiam, że to będzie rewelka, bo miałam taki dwufacowy, bardzo produkt, któremu nie dawałam, wiecie, szans, a był fajny. No i oczywiście dokładnie było tak, jak przewidziałam. Ten peeling był naprawdę bardzo fajny. Bardzo fajny, nie miał upierdliwego zapachu, miał konkretne te drobiny cukru, konkretnie zdzierał. Naprawdę był bardzo dobrym peelingiem, dodatkowo nawilżał skórę, nie był zbyt tłusty. Świetny, świetny. On tu jeszcze zawiera olej migdałowy i prowitaminę B5. Naprawdę świetny peeling. On, z tego co pamiętam, nie jest drogi, więc mogę Wam go spokojnie polecić. Na drugim miejscu ma parafinę, to od razu lojalnie uprzedzam. Ale bardzo, bardzo fajny peeling. Więc jeżeli się zastanawiacie, to ja go mogę Wam polecić. No ja do niego nie wrócę, bo ja ciągle kupuję nowe peelingi. Chyba jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym zdublowała jakiś peeling. Dalej, Liren nawilżający żel do mycia twarzy z błękitną algą. To jest, słuchajcie, non-stop ten sam żel, który ja kupuję od około... Jestem 7 lat po ślubie, od około, ja wiem, 12-13 lat. I zawsze mam go w łazience, kiedyś nim zmywałam makijaż, a teraz lubię go po prostu mieć w domu, bo kiedy są takie dni, że absolutnie mi się nie chce odprawiać wszystkich hecy pielęgnacyjnych, jest po imprezie, jest późno i ja już po prostu chcę spać, to wtedy zmywam tym makijaż. Niestety ten żel przesusza moją skórę, ale świetnie zmywa makijaż oka i makijaż w ogóle twarzy, dlatego zawsze go mam w zapasie, kolejne opakowanie także mam już kupione. To jest taki żel, na przykład na wyjazdy go zabieram, no bo wiecie, na wyjazdy nie będę brała tych wszystkich teraz już w ogóle olejków, pianek, płynów i tak dalej, i tak dalej. Patrzymy, co tam mam dalej. Aha, mydło. Barwa tradycyjne polskie, szare mydło. Najlepszy dla mnie produkt do mycia Beauty Blendera i pędzli, ale szczególnie do mycia Beauty Blendera. Rewelacyjnie myje mi Beauty Blender. Kosztuje to około 2 zł. I mam już kolejne opakowanie kupione. Można kupić także ten płyn w wersji płynnej z pompką. Wtedy jest ciut droższy, ale pewnie wygodniejszy i bardziej estetyczny. Dalej, słuchajcie, no mam tutaj te dwa opakowania po... Coś tu leci... Po dwóch kolagenowych maskach do twarzy z Glide Skin Care. Recenzja tych masek była u mnie na kanale, także Was odsyłam do niej, także na playliście recenzja. Tam więcej mówiłam, a co mówiłam? No, że generalnie okej, tak? Te maski były naprawdę przyzwoite, ale powiem prawdę, że już nie pamiętam, ale bez szału, tak? Takie coś. Słuchajcie, gdzieś tutaj jeszcze do kompletu mamy dwa opakowania po płatkach pod oczy, także kolagenowych, złotych, Glide Skin Care, także ich recenzja jest w tym samym filmiku co tych masek. No niestety, kolejne płatki pod oczy, które mi nie nawilżyły okolic pod oczami, natomiast jeżeli na kogoś działają takie płatki, to te być może mogłyby Wam się spodobać. Jedno takie opakowanie kosztuje bodajże 7 zł. Ja ani do tych płatków, ani do tych masek nie wrócę. Dalej, olej lniany Mokosz, puste opakowanie, natomiast przyznaję się bez bicia, że ono puste stało się wczoraj, ponieważ ten produkt po prostu mi się przeterminował i go wylałam. Ja go, słuchajcie, używałam do olejowania włosów kiedyś, a niestety potem zgubiło mnie to, że przy robieniu porządków wstawiłam jakby na koniec półki ten olej, zapomniałam o jego istnieniu. To był produkt z Beauty Boxa, pewnie gdybym zapłaciła za niego 5 dych, bo taka jest jego cena, to bym go zużyła, bo bym prędzej skisła niż, wiecie, pozwoliła produktowi za 5 dych się przeterminować. No, ale prawda jest taka, przyznaję się, że tak średnio go używałam. Dalej. No, dękuję, to cudo. To masło do ciała z Organic o zapachu truskawki i guławy. Nie będziemy już tego rozkminiać, o co tutaj chodzi, bo to jest chyba nie do rozkminienia. Prawda jest taka, że ten balsam miał przecudny w mojej ocenie zapach i beznadziejną konsystencję, formułę. On zawierał do jasnej, ciasnej drobiny jakby korundu, żeby Wam to lepiej przybliżyć, jak piasku. Był niezwykle upierdliwy w aplikacji.
ileś czasu się nim nacierałam. Ostatecznie, ponieważ moje stopy mają pewien problem, ja wam w końcu opowiem, tylko muszę nakręcić tą recenzję. Jednym produktem sobie załatwiłam tak stopy, że są tak wysuszone na wiór, że po prostu grubą warstwą wieczorem pakowałam ten produkt, żeby go zużyć na te stopy i zakładałam po prostu skarpetki, robiłam sobie takie maski na stopy. Jeśli chodzi o sam balsam, jakby o nawilżanie tego ciała, to był przyzwoity, zapach obłędny, ale po cholerę ten piasek i skąd ten piasek się bierze, nie wiem. Wiem tylko tyle, że jakbym za to zapłaciła, nie wiem ile tam, 40 zł pewnie, bo te produkty w ogóle z organic są drogie, to by chyba trafił mnie szlak. I od razu informuję, że część dziewczyn twierdzi, że nie ma w ich balsamach drobin, że one się pojawiały później. Mi się też wydaje, że w moim balsamie od początku nie było tych drobin. Nie wiem o co tutaj chodzi, ale ja do tego nie wracam i tego automatycznie wam nie polecam, bo to jest dla mnie niezrozumiałe i mi się te drobiny nie rozpuszczają na ciele. Część dziewczyn mówi, że im się rozpuszczają. I lecimy dalej. I tutaj mam produkt, który nie mogę wrzucić tu, bo on zostaje. To jest Bioderm Blue Therapy Serum in All Night. To było takie serum algowe do stosowania właśnie na noc. Ja je dostałam od mojego męża na gwiazdkę i recenzja tego serum wraz z trio z Shiseido serii e-booki oraz kremu ze Estée Lauder pod oczy pojawi się, będzie to osobny film, jak mi się sprawdziły takie luksusowe w mojej ocenie kosmetyki z perfumerii, także teraz szczerze mówiąc nic wam nie powiem, sorry. Po co go tutaj wrzuciłam? No nie wiem, przyznaję się. I dochodzimy do maseczek. Ja mam nowe postanowienie pielęgnacyjne, zapisuję sobie to w kalendarzu i zasada jest taka, że 2 razy w tygodniu robię maski w płacie i raz w tygodniu robię maskę kremową. Zobaczymy. Nie piszcie mi, czy to za dużo, czy to za mało. Zobaczymy. Dodatkowo co najmniej 2 razy w tygodniu robię peeling. Kiedy widzę, że moja skóra go potrzebuje, to go robię. No i zaczynam jakby bardzo intensywnie dbać jeszcze o tą cerę. Zobaczymy, czy to przyniesie rezultaty. No i w ramach tej nowej pielęgnacji mamy tutaj... Mamy tutaj tak, 2 maseczki ze Skin 79 I'm Refreshing Vital Energy, a więc 2 maski pomarańczowe w płacie, 2 maski różowe ultralight wybielające I'm Smoothing i jeszcze przed wprowadzeniem tej nowej pielęgnacji mamy maskę ze ślimaka, to jest maska hydrożelowa. I już wam teraz powiem, aha, bo nie powiedziałam, do tych masek oczywiście wrócę. Jeśli chodzi o maskę ze ślimaka, to jest ona rewelka. Ja wam nagram w końcu ten filmik, pokażę wam jak to wygląda, bo ona się składa z 2 części i spodziewałam się czegoś właśnie takiego jak te Dry Skin Care, że to będzie mi wlatywać do oczu, do buzi, że to będzie spadać albo że będzie się przemieszczało, kiedy ja to dotykam. Nic bardziej mylnego. No tylko, że ta maska kosztuje 2 dychy. A, w sumie ta z Dry Skin Care też kosztuje 2 dychy. Rewelka. Naprawdę rewelka. I zaraz jeszcze coś przy okazji tego filmu chcę powiedzieć o tych maseczkach, które wam pokazałam przed chwilą kolorowych. Ja mam jeszcze jedno opakowanie tej. Ouu, ale złapaliśmy teraz zimne tony. No nic, może wraz ze zmianą pogody. Nie macie pojęcia, co się w ogóle dzieje na dworzu. Dalej, Perfekta Booster Mask. Macierzyste odmładzanie komórek. Lifting przeciwzmarszczkowy. Aktywna maska. Koncentrat komórek macierzystych z arganu i róży. 90% wypełnienie zmarszczek już po jednej aplikacji. Przepraszam, osób, 90% osób potwierdzających efekt jest samooceny pod kontrolą dermatologa na 2 aplikacje. I ja to faktycznie na noc, to jest taka maska, którą można albo zmyć, albo stosować na noc. I ja faktycznie nakładałam to na noc zamiast kremu. Bardzo szybko to wsiąkło w moją skórę, bardzo szybko. I powiem wam jeszcze, przed pójściem spać ta skóra była taka wow. Ale rano jak wstałam, nie było śladu po tym produkcie. Ta skóra była dalej, była normalnie sucha. Także ja do tego nie wrócę. A nakładałam, wydawało mi się, że takie grube warstwy, no sama nie wiem. No ja do tego nie wracam. I mam zużytą próbkę, test, także był u mnie na kanale Super Aqua Nisza. Jest to krem ze ślimakiem i SPF-em 30. Tą próbkę dostałam od Tink Tink i właśnie nagrywałam recenzję. Tak to wygląda. I dobrnęliśmy końca. Słuchajcie, chcę powiedzieć tylko jeszcze jedną rzecz. Ja wiem, że film jest bardzo długi, najwyżej już sobie go wyłączcie. Na temat tych masek ze Skin 79.
ja weszłam w jakąś taką polemikę ze Skin 79 na ich Facebooku, pewnie już nie będę z nimi współpracować, no taka jest smutna prawda, na temat oczekiwań wobec masek. I w mojej ocenie, i ja to chcę powiedzieć bardzo głośno, jeżeli na produkcie napisane jest, że maska ma coś zrobić i nie jest napisane, że należy tą maskę stosować regularnie, raz, dwa razy w tygodniu, że trzeba ich użyć 10 albo cokolwiek, to ja oczekuję, sorry, że ten produkt zadziała tak, jak pisze to producent, jeżeli nie ma takiego dopisku. Polscy producenci piszą, ile razy trzeba maskę stosować. I na tej maseczce z Perfekty jest napisane stosować 1-2 razy w tygodniu. I to jest dla mnie sugestia, że po jednej masce takiego efektu, jak obiecuje producent, ja nie zaobserwuję. Mam to stosować regularnie, żeby zobaczyć rezultat. Natomiast Skin 79, robiąc polskie naklejki, nie pisze, żeby to stosować regularnie. W związku z tym ja po jednym użyciu oczekuję tego, co jest napisane na produkcie. Może jestem naiwna, ale tak coś mi się wydaje, że jako konsument mam prawo tego oczekiwać. I jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to Skin 79 mówi, że te maski są sprzedawane po 10 sztuk, no tylko że oni je otrzymują po 10 sztuk, bo ani takiej informacji nie ma w sklepie internetowym, ani nie ma takich pakietów 10 maseczek w sprzedaży. W związku z tym, no bardzo mi przykro, ale ja się jeszcze raz chcę tutaj powiedzieć publicznie, że ja się nie zgadzam z tym. Szkoda, że będziemy się tutaj sprzeczać, szczególnie, że filmik, do którego był przytyk, nie był filmem, że tak powiem, który nosiłby znamiona sponsorowanego, bo ja te maski kupiłam za własną kasę, nagrałam film, bo obiecałam Wam swoje opinie na temat tych maseczek po jednym użyciu i generalnie nie podoba mi się takie podejście. Tym samym, tak jak mówię, pewnie sobie zamknęłam już na amen szansę współpracy z nimi. No trudno. Życie. Obejdę się smakiem. Będę chciała, to sobie coś pewnie kupię sama. Zobaczymy, co mam ściemniać, żeby co? Żeby tylko być chwalona po główce? No, no nie, no to nie ja. No bardzo przepraszam, ale przyczepianie się do dwóch moich filmów, z trzech filmów nagranych z kosmetykami Skin 79, raczej tak kiepsko w mojej ocenie wygląda, no więc widzicie, tak to właśnie czasem myślę, że wygląda od kulis. Jeżeli mówisz w jakiś określony sposób, to może się to komuś nie spodobać, no i później takie są efekty. Także bezpiecznie jest wszystko chwalić, przynajmniej wtedy wszyscy Cię poklepią po głowie, powiedzą pięknie Pani Agatko, damy Pani po prostu kolejną pakę produktów. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu i nie wyłączył tego filmu, to serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję za oglądanie, zapraszam Was do kolejnych filmów, zabijcie mnie, nie wiem co jutro będzie. Wszystko zależy od tego, co w czwartek nagram na piątek. Dziękuję Wam bardzo, dajcie znać, czy używałyście któregoś z tych produktów, czy może chcecie, żebym powiedziała coś więcej jeszcze o którymś z tych produktów. No w ogóle, piszcie, wiecie, że ja kocham czytać komentarze, trzymajcie się, miłego dnia Wam życzę. I trzymajcie kciuki, żeby mój azjatycki boks przyszedł. Znaczy, to już jest, wiecie, ja wiem, to już jest po, ale jest 14:20 i dalej tego boksa nie ma. Ja chcę nagrać film.